Przemysław Kołpajew, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy Między Słowami i dziś gościmy w studio panią Jadwigę Reder-Sadowską, miejskiego rzecznika konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani rzecznik, do świąt mamy już nieco mniej ponad tydzień. Przedświąteczne promocje w pełni i w zasadzie każdy, kto wejdzie do marketu lub do większego sklepu, natyka się na różnego rodzaju promocje, super oferty, jedyne w takim rodzaju i mamy w zasadzie tylko kilka dni, żeby skorzystać z nich. One są takie super do końca i rzeczywiście możemy zyskać na nich? Można korzystać z promocji, ale bardzo mądrze, czyli z głową. W tej chwili, przed tym okresem świątecznym, rzeczywiście trudno znaleźć towar, który nie jest sprzedawany w jakiejś szczególnej okazji, super ofercie, super ekstra korzystnie. Dlatego cały rok, ale przed świętami szczególnie, musimy po prostu uważać krytycznie, oceniać te wszystkie praktyki sprzedawców, jakie spotykają nas w marketach i nie tylko. Już któryś rok z kolei przypominamy o tych promocjach przedświątecznych, o praktykach sprzedawców, o układaniu na półek, o zapachu ciasteczek, o tych wszystkich zabiegach sprzedawców, które mają spowodować, żebyśmy więcej wydali pieniędzy w danym okresie. Oprócz tych sklepów musimy również uważać na wszelkiego rodzaju promocje, które wychodzą poza markety, poza sklepy, na ulicę, do różnych punktów, gdzie zapraszają nas na spotkania, na różne pokazy, promocyjne sprzedaże, przeróżnych rzeczy. I te osoby, które zajmują się sprzedażą bezpośrednią, czyli pukają do naszych drzwi. Tu szczególnie trzeba naprawdę włączyć garnki, koce i wszelkiego rodzaju naczynia. Garnki, koce, naczynia, choinki, bombki, żywność w tej chwili, miody jakieś naturalne od braci jakiś tam. Czyli generalnie konkurencja między sprzedawcami jest tak przeogromna, że sprzedawcy już naprawdę wszystkie metody próbują stosować, żeby wyciągnąć nasze pieniądze z portfela. Czyli szczególnie przed świętami, kiedy jesteśmy zagonieni, mało czasu, tych pieniędzy też zawsze jest za mało. Szczególnie należy uważać, co się kupuje, jak wydaje się pieniądze i uważać, co się podpisuje. A ja zwróciłem uwagę ostatnio, bardzo popularna potrawa świąteczna, popularna ryba karp. I ostatnio promocja była taka, że karp był przeceniony z 14 zł na 9 zł. Super promocja. Przedwczoraj byłem w markecie i ten sam karp już kosztuje 12. Przeceniony oczywiście z ponad 14, oszczędzamy 2 zł. Jak to wygląda i w jaki sposób możemy później ewentualnie dochodzić swoich praw? No bo jeżeli pierwszą informację mamy taką, wszyscy przychodzą, są nastawieni na to, że ponad 5 zł oszczędzą, sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności? Nie ponosi. Chodzi o to, że mamy wolność cen, więc ceny u danego sprzedawcy mogą być takie, jakie on sobie zażąda. A ta praktyka, że 5 zł oszczędzamy w danym dniu, oczywiście fama poszła, że jest taka świetna promocja, że aż 5 zł oszczędzamy, potem jak coraz więcej ludzi przychodzi kupić tego karpia, to już tylko 2 zł oszczędzamy, ale w przypadku ryb należy uważać, dlatego że mrożone ryby mogą być przeterminowane. Świeże ryby. Stosują właśnie te praktyki takie, że 2 zł taniej, idziemy kupić karpia, ale przy okazji w tym markecie kupujemy 10 innych produktów, które nie są taniej. Także sklep tak czy inaczej przekalkuluje całą swoją praktykę i to sklep ma zysk, nie my. Czyli tutaj my przede wszystkim musimy uzbroić się w notatnik, ewentualnie ołówek, sprawdzać cenę i iść do sklepu z przygotowaną listą, ale takich przypadków chyba ciężko uniknąć, jeżeli mieszkamy na dużych osiedlach i widzimy nagle na tablicy ogłoszeń, że mamy świetną ofertę również przedświąteczną. Na przykład możemy sobie wymienić drzwi. Ekstra oferta, tylko za same drzwi płacimy za wymianę. Tak, i praktyka tego sprzedawcy, który to oferuje, polega na tym, że on wyklejając tam na klatkach ogłoszenie, stosuje takie nazewnictwo, które sugeruje nam, że to jest ogłoszenie naszego administratora, czy to spółdzielni, czy zakładu gospodarki lokalowej. Zakład usług gazowniczych tak, na przykład. Tak, i jeszcze tam jest słowo administrator, koszty czynszu, tego typu ogłoszenie, które ma przekonać tych potencjalnych kupujących, że to jest działanie administracji.
W tym ogłoszeniu jest, że osoba, która kupi drzwi, pokrywa tylko koszt na przykład drzwi, bo montaż jest za darmo i że bardzo niskie są raty, bo na przykład 40 zł. Potem, po podpisaniu takiej umowy, okazuje się, że to nie jest nasz administrator, tylko zwyczajny sprzedawca i to, proszę Państwa, z Oleśnicy. Jeżeli sprzedawcy z Oleśnicy, to proszę wszystkie czerwone światła zapalić. Po prostu tam jest zagłębie nieuczciwych przedsiębiorców. I nie tylko w sprzedaży bezpośredniej, ale też w innych działalnościach. Więc jeżeli drzwi z Oleśnicy, to od razu podziękujmy, a drzwi możemy kupić na naszym rynku, u naszego sprzedawcy w uczciwy sposób. Ale to jest tak zawsze, że taka firma, która się ogłasza, jest nieuczciwa? Nie jest tak zawsze. Oczywiście, że nie jest tak zawsze, bo w zasadzie o tych wszystkich uczciwych firmach, które prowadzą prawidłowo swoją działalność, którzy są prokonsumenccy, pięknie załatwiają reklamacje, o nich zazwyczaj nie mówimy, bo tam nie ma problemu. Mówimy zawsze o takich nieuczciwych, gdzie stwarzają problemy, gdzie naciągają ludzie, gdzie takie umowy z tą ratą na 40 zł to są umowy wieloletnie. I za takie drzwi, które kupujemy, które są warte powiedzmy 1000 zł, z tymi kosztami obsługi tej transakcji, plus jeszcze koszt kredytu, płacimy trzykrotnie więcej. Czyli jest to bardzo nieuczciwe. Pani rzecznik, ale przejdźmy do kolejnego tematu. Telewizja cyfrowa, bardzo popularna i reklamowana ostatnio w ogólnopolskich mediach. Co prawda nasz region jest ostatnim, który zostanie włączony do sieci i Śnieżka zacznie nadawać. No już niebawem, w każdym razie to jeszcze nie nastąpiło. Wiele jest przypadków, że telefonują do nas osoby i mówią już o tym, że telewizja cyfrowa niedługo zacznie nadawać i my stracimy możliwość, mając odbiorniki analogowe, analogowe anteny satelitarne, bez tych specjalnych urządzeń umożliwiających nam odbiór telewizji, nie będziemy mogli używać naszych telewizorów. Musimy podpisać coś, musimy coś kupić. Jak to wygląda? Proszę Państwa, przede wszystkim my nic nie musimy. Oferty wszelkie przez telefon, które sugerują, mówią, straszą, one nie mają żadnego znaczenia prawnego. Jeżeli nawet jest jakaś oferta, to poprośmy o przesłanie tej wzorca tej umowy na piśmie i spokojnie przeczytajmy. Nawet jeżeli są jakieś wątpliwości, zapytajmy kogoś w rodzinie, zapytajmy może ludzi, prawników. Przyjdźmy do rzecznika, zapytać, czy taka umowa ma rację bytu. Na pewno należy szanować swoją prawą rękę przed złożeniem podpisu. W momencie, kiedy dochodzi do złożenia podpisu, ciągle powtarzam, to nie jest autograf. To jest przyjęcie na siebie pełnego zakresu praw i obowiązków. Ale jeżeli zgodzimy się przez telefon ze sprzedawcą, że chcemy to kupić, to taka umowa zawarta poza siedzibą firmy jest troszeczkę inaczej traktowana niż to, jakbyśmy przyszli do siedziby i podpisali. Czyli mamy na to pewien czas, kilka dni, aby odstąpić od umowy. Mamy ten czas na odstąpienie od umowy. To jest 7 dni chyba. 10. Za chwilkę powiem o tym, tylko że jeszcze wcześniej w transakcjach z udziałem konsumentów, czyli osób fizycznych, zawsze musi być umowa potwierdzona pisemnie, czyli na papierze. Dopóki takiej umowy nie ma, to nikt nie może nam mówić, nam konsumentom, że ta umowa już istnieje w bycie prawnym, że ona już jest. Nie ma takiej umowy, dopóki na umowie nie ma dwóch podpisów, dwóch stron. I teraz nawet jeżeli podpiszemy taką umowę poza lokalem czy na odległość, zawsze przysługuje nam 10 dni na odstąpienie od takiej umowy. Żeby skorzystać z tego prawa, wystarczy wysłać swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy najpóźniej w 10 dniu. Czyli liczy się tak zwana stempla. Właśnie. Tak. W ostatnim 10 dniu możemy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i bez żadnych konsekwencji ta umowa przestaje istnieć. Czyli nie jest ważne, że na przykład firma, do której adresujemy to pismo, otrzyma to 2-3 tygodnie później. Nie ma znaczenia. My wysłaliśmy, jesteśmy zwolnieni ze wszystkich obowiązków, jakie wynikają z tej umowy. Pani rzecznik, ale najbardziej narażone na postępowania nieuczciwych sprzedawców są chyba osoby starsze, które nie zawsze orientują się w systemie prawnym, w nowych ustawach, w obowiązującym prawie. No i bardzo często są dość naiwne w swoim postępowaniu. Niestety tak jest, bo te wszystkie osoby starsze jeszcze pamiętają stare czasy, kiedy pani na poczcie to była powaga państwa, kiedy bank, to się mówiło, pieniądze są jak w banku. Niestety tak już nie jest i poczty, i banki, wszyscy inni przedsiębiorcy konkurują na rynku. Starsze osoby, które nie znają realiów prawnych, obecnych czasów, popełniają bardzo, bardzo wiele błędów. Ponadto starsze osoby są
może bardziej łatwowierne. Są łatwiejszym kąskiem dla tych wszystkich nieuczciwych sprzedawców, którzy w sposób bardzo nieuczciwy postępują z tymi ludźmi, nie dostarczając kompletu informacji. Nie informują chociażby o prawie odstąpienia od umowy. Mówią na przykład, że telewizja przestanie działać, że należy coś tam zrobić, że radio przestanie grać i że wchodząc do mieszkania czują gaz i natychmiast trzeba wymienić piecyk gazowy. I to najlepiej natychmiast. Dlatego te wszystkie starsze osoby, ja prosiłabym, żeby jednak pytać dzieci, pytać osób, które bardziej funkcjonują w tym życiu, osób pracujących. Ewentualnie zakręcamy gaz, otwieramy okno i dzwonimy do dzieci. Tak, dzwonimy nawet może nie do dzieci, tylko jeżeli rzeczywiście jest gaz, mamy numer 112, wystarczy wykręcić. Ktoś przyszedł i mówi, że czuć gaz, a jeżeli ktoś jest taki natrętny w mieszkaniu, dzwońmy na policję. Bo ci ludzie z tego, co u mnie w biurze przekazują mi konsumenci, są bardzo drapieżni, są bardzo tacy napastliwi. Te starsze osoby po prostu się zwyczajnie boją i godzą się na wszystko, aby oni tylko poszli. Panie rzecznik, ale mówimy również oprócz tych wszystkich super, ekstra, hiper promocji o kredytach. I wielokrotnie możemy spotkać się z ogłoszeniami, że kredyt zostanie nam przyznany, nawet jeżeli jesteśmy w BIK-u. Tak jest. Nawet jeżeli jesteśmy na liście czarnych dłużników, nawet jeżeli nie mamy zdolności kredytowej, wystarczy, że mamy dowód osobisty i potrafimy prawą ręką podpisać. Proszę Państwa, jest w tej chwili akcja ogólnopolska na temat właśnie kredytów udzielanych przez różne parabanki. W parabankach, w tych różnych instytucjach, gdzie ogłoszenia na płotach, na rynnach, na murach, to nie są banki, to są instytucje, które udzielają pożyczek. Tam też szczególnie trzeba uważać. Różne prowidenty, prominenty, różne obiecywanie pożyczek wtedy, kiedy trzeba wpłacić na przykład 5% wartości pożyczki, kiedy trzeba wcześniej podpisać, zanim znamy warunki danej tej pożyczki, to jest wielkie czerwone światło. Ja chcę powiedzieć, że nie znam jeszcze żadnej osoby, która otrzymała uczciwą pożyczkę w firmie, gdzie trzeba wcześniej wpłacić jakiekolwiek pieniądze. Natomiast znam setki, jak nie tysiące osób, które wpłaciły pieniądze i nigdy tej pożyczki nie otrzymały. Ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy naprawdę trzeba pożyczyć, że te pieniądze są natychmiast potrzebne, ale mimo wszystko uważajmy, zastanawiajmy się, czy jednak nie w banku, czy jednak nie zrezygnować z tego kredytu, bo kredyty są świetne, tylko mają jedną wadę. Po prostu je trzeba spłacać i należy zadbać tak, żeby ten kredyt może nie był tak bardzo drogi, żeby zapłacić cenę normalną. I jeszcze jedno, jak mogę, korzystając z tej okazji. W naszym mieście działa taki oddział chwilówki. Proszę Państwa, proszę naprawdę bardzo, bardzo rozsądnie korzystać z usług tej firmy. Ja w tej chwili na biurku mam parę spraw, gdzie pani wzięła pożyczkę i przez prawie cały rok spłaca swoją jedną pożyczkę, a ma 7 umów. Które te umowy podpisała. Miała szczególną trudną sytuację w domu, więc nie czytając podpisuje różne umowy i to pętla się robi tak poważna, że ona nie wie jak teraz wyjść z tego. No właśnie, ale to w dużej części wiele osób jest samych sobie winnych, no bo jeżeli te pieniądze są potrzebne, a osoba, która nie do końca ma uczciwe zamiary lub ta oferta jest jednak troszeczkę gorsza niż podobna oferowana w innych instytucjach, pokazuje nam tą umowę i w umowie jest dokładnie wszystko opisane. Wystarczy przekartkować, przeczytać albo tylko poprosić o 15-20 minut. No, tylko to wygląda w ten sposób, że kredyt, ten pożyczka udzielona jest właśnie w 15 minut. Umowa niejednokrotnie ma 4, 5, 6 stron maczkiem, że trzeba wziąć okulary, usiąść spokojnie, przeczytać i język, jakim jest napisana ta umowa, jest nie do strawienia dla przeciętnego konsumenta. Ale w bankach na przykład można poprosić o wzór umowy i można zapoznać się z nim jeden dzień, dwa dni i później wrócić. Zawsze możemy poprosić o to, nawet nie tylko wzór umowy, ale możemy poprosić o symulację spłaty tego kredytu. A w parabankach jest taka sama sytuacja? A w parabankach zawsze możemy prosić, tylko nie zawsze nam dają. Są sytuacje, kiedy nawet nie chcą dać wzoru umowy do poczytania, czystego wzoru umowy. To z takich instytucji szybko uciekajmy. Tam nie należy żadnych kredytów brać. Nawet jeżeli potrzeba była bardzo duża, szukajmy takich instytucji, gdzie na uczciwych warunkach otrzymamy swój kredyt. Pani rzecznik, i na koniec naszego programu podsumujmy rok mijający 2012. Jak wyglądał dla Jeleniogórzan pod względem oczywiście styczności z różnymi instytucjami oferującymi różnego rodzaju usługi?
Wyglądał podobnie jak w latach ubiegłych, tyle że konsumenci są bardziej już świadomi pewnych działań, już pewne praktyki, które były powiedzmy 2, 3, 4 lata, typu pobieraczek, typu operatorzy telefonii komórkowej. Tutaj już wiemy, przynajmniej tak w większej ilości, jak zachowywać się, jak unikać tych wszystkich pułapek. Natomiast problem polega na tym, że w życiu naszym, w życiu konsumentów, ciągle, codziennie pojawiają się nowe praktyki. Takie praktyki, których jeszcze nie znamy. No bo wiadomo, ci wszyscy sprzedawcy kombinują, jakby tu obejść prawo. Więc pojawiają się nowe takie praktyki, typu na przykład przy sprzedaży prądu. Są nowe instytucje, które oferują sprzedaż prądu. Mamy w tej chwili 70 sprzedawców na rynku, także tych sprzedawców jest bardzo dużo i oni również konkurują. Czyli nowe praktyki, które w tym roku się pojawiły, są takim objawieniem w cudzysłowie, których nie znamy i tutaj najwięcej jest osób poszkodowanych. Czyli tak generalnie to samo co zawsze, no bo żyjemy i to samo kupujemy, plus te wszystkie jakieś nowe sytuacje, nowe sposoby sprzedaży, nowe praktyki. Jak sprzedać, żeby dużo wziąć pieniążków, a konsumentowi nic nie dać? A w razie wątpliwości możemy się udać do Miejskiego Rzecznika Zapraszam, Konsumentów oczywiście. Na plac Ratuszowy. Tak, pokój 108, pokój, telefon 75 46 110. 75 46 110. Pani tak. Jadwiga Reder-Sadowska była Zapraszam. Moim i Państwa gościem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.